żeby wyjaśnić tą kwestię, ale myślę, że wyjaśnię to w dwóch zdaniach. To nie jest tak, Pani Przewodnicząca, że projekt został wyrzucony, jak Pani to stwierdziła. Nie został odrzucony, tylko trzeba po prostu wnikliwie zapytać budowlańców, zajrzeć w projekty, zapoznać się z przepisami dotyczącymi właśnie wprowadzania zmian istotnych, nieistotnych i tak dalej. W tym przypadku najpierw został wykonany projekt budowlany drogi i centrum. Następnie do tego projektu dokoptowaliśmy kanalizację. I dlatego to się tak nazywało. Projektant, który wykonywał projekty dróg i placów, nie posiadał uprawnień do projektowania kanalizacji. Musiał to zrobić meliorant. Także nie można tutaj mówić, Pani Przewodnicząca, że projekt został odrzucony, tylko projekt został udoskonalony i powiększony o kanalizację tej miejscowości, bo po wykonaniu projektu budowlanego dróg poprosiliśmy melioranta o wypowiedzenie kwestii spływu wód. Meliorant stwierdził, że w żadnym wypadku powierzchniowy spływ wód nie rozwiąże tematu Kurdanowi. I do tego trzeba dokoptować projekt kanalizacji. I łącznie ten projekt to nie tylko projekt dróg, chodników, placów, ale również kanalizacji i cały czas tą inwestycję, którą wykonujemy, wykonujemy na podstawie tego projektu. Trzeba również wiedzieć, że w trakcie inwestycji budowlanej prawo budowlane przewiduje różnego rodzaju zmiany, ulepszenia, udoskonalenia. Tak zwane zmiany nieistotne i istotne. Zmiany istotne wymagają zmiany pozwolenia i to jest też możliwe. Natomiast zmiany nieistotne, z którymi mieliśmy do czynienia w Bogdanowie, nie wymagają zmiany pozwolenia i każdy projektant ma prawo zmienić projekt w danym zakresie, żeby go poprawić, żeby go ulepszyć, żeby go udoskonalić. I te zmiany nieistotne ostatnio wprowadzane, jak Państwo doskonale pamiętacie, dotyczą dodatkowych pieniędzy, jakie wprowadziliśmy na ostatniej sesji. Czyli dokoptowaliśmy do tego projektu większą ilość palisad, dokoptowaliśmy do tego projektu chodnik przed kościołem, dokoptowaliśmy do tego projektu dodatkowe powiększenia ciągów pieszych po to, żeby postawić ławeczki. Dobrze, Panie Wójcie. I idąc dalej, proszę Państwa, no tak jak w protokole złożyłem zastrzeżenie do tego projektu, do tego protokołu w zakresie trzeciego, a to z tego względu, że proszę Państwa, Państwo kontrolujecie inwestycję, która trwa. Zaczęła się, natomiast w planie pracy Państwo macie wyraźnie napisane. Kontrola inwestycji zrealizowanych. Mało tego. Miała być zrealizowana za roku, Panie. Nie, proszę Pani. Nie, proszę Panią. Tak jak wynika z zapisów uchwały, zapisów budżetu, ta inwestycja jest zgodnie z terminem do zrealizowania do 15 maja. I ona cały czas trwa. Czy zostaną naliczone kary za nieterminowość, czy nie, to jest inna kwestia. Natomiast, proszę Państwa, z całym szacunkiem, przepraszam bardzo, ale no niestety Rada po pierwsze Was nie upoważniła do tego i Rada nie może kontrolować inwestycji, które są realizowane. Nie możecie, bo do tego jest inwestor, do tego jest organ wykonawczy, proszę Państwa. Znaczy ja mam taką prośbę, nie wyciągajmy wniosków w trakcie budowy. Bo inspektor nadzoru, czy kierownik budowy, gdyby był obecny na tej budowie, po prostu by Wam zabronił wejścia na ten plan. Nawet wójtowi nie wolno. Tam nawet nie było tablic informacyjnych, Panie. Panią, to jest inna sprawa, czy była, czy były, czy nie były. Oczywiście jest to obowiązek wykonawcy i wykonawca do tego został wezwany. Możemy, oczywiście podkreślam, możemy
wykonawcę ukarać za to, bo to wynika z prawa budowlanego, ale to są szczegóły inwestycyjne. I podkreślam na koniec, inwestycja na ten moment nie jest wykonana, nie jest zakończona. Dlatego ja proszę, bo jest niestety w tym wniosku nie jest zakończona, pani przewodnicząca, bo żeby zakończyć tą inwestycję, to musi być jeszcze dzisiaj podjęta uchwała odnośnie regulaminu. Bo w ramach tej umowy, co mówiłem na początku, wykonawca jeszcze musi zamontować tablicę z regulaminem. To, że jest termin zapisany w umowie 15 maja, to nie znaczy, że umowa się rozwiązuje. Umowa cały czas obowiązuje i ona będzie obowiązywała przez cały okres gwarancji, 3-letni. Także ja mam naprawdę prośbę serdeczną, żeby ten proces inwestycyjny rozpatrywać z punktu widzenia przepisów obowiązujących. Nie na zasadzie widzimy się i tu słyszę stwierdzenia pani przewodniczącej, bo ja się nie znam, bo ja nie muszę i tak dalej. No nie. No, proszę, panie wójcie, trudno, żebym się znała, ale proszę, ja pani nie przerywałem, proszę mnie wysłuchać do końca. Ja mam naprawdę prośbę, nie wchodźmy w zakres nie swoich kompetencji. Bo jeszcze raz podkreślam, inwestycja trwa. I w związku z tym, że jest niestety w tym wniosku przekłamanie, bo z wniosku wynika, że rzekomo inwestycja jest wykonana niezgodnie z projektem. A z czego to wynika? Otóż jest wykonywana cały czas zgodnie z projektem. Zmiany nieistotne wprowadziła osoba z uprawnieniami, czyli projektant, inspektor nadzoru. W referacie budownictwa mieści się dokument, gdzie są adnotacje osób z uprawnieniami. Ja nawet nie mam takiego uprawnienia. I na jakiej podstawie można twierdzić, że inwestycja jest wykonywana niezgodnie z projektem? W związku z tym reasumując, proszę Wysoką Radę o przegłosowanie mojego wniosku, który brzmi, że no niestety ten wniosek trzeci w tym projekcie znaleźć się nie może, z tego względu, że komisja rewizyjna nie posiadała uprawnienia do kontroli tej inwestycji ze strony Rady Gminy i również w tym wniosku jest przekłamanie, co ewidentnie wynika z wyjaśnień złożonych przez kierownika referatu budownictwa. I panie przewodniczący, taki wniosek składam o wykreślenie z tego protokołu wniosku numer 3. No, chciałabym zapytać jedno. Panie wójcie, czy jak pan realizowałby swoją inwestycję, budował dom, zaczynałby pan od dachu? Pani przewodnicząca, ja nie będę się wypowiadał w sprawach prywatnych. Ja tutaj pewnie pan tu też nam zadaje pytanie o sprawach prywatnych. Publiczną i pani przed chwilą wykazałem i udowodniłem, że wszystko jest wykonywane zgodnie z przepisami prawa. No najpierw budujemy piękny skwerek, a potem będziemy to przechodzić grynotami, bo będziemy budować kanalizację. Nie będziemy, pani przewodnicząca, ja to tłumaczyłem kilkanaście razy. Nie będziemy przewracać centrum, bo w tym miejscu, gdzie jest skwerek wykonany, nie przechodzą żadne rury kanalizacyjne. I to wynika z projektu. Należy się z tym projektem zapoznać. Ja tłumaczyłem, że ten projekt, jaki przyjmowaliśmy dla Bogdanowa, musi być takim zakresem, który nie będzie kolidował w przyszłości z dalszym etapem tej inwestycji. I na koniec jeszcze powiem tyle, że to wszystko, co jest wykonywane w centrum Bogdanowa, począwszy od drogi przy szkole podstawowej, centrum, to jest wszystko wykonywane na podstawie jednego projektu, od samego początku. I w myśl prawa budowlanego, jeszcze raz podkreślam, ten projekt może być w trakcie inwestycji zmieniany, ulepszany, udoskonalany. Czyli pan wójt mówi, że to jest na podstawie tego pierwotnego projektu, który był zrobiony w 2007 roku? Na podstawie kompletnego projektu dotyczącego dróg, placu i projektu kanalizacyjnego. Ale ten pierwotny projekt tego nie zakładał. Pierwotny projekt dotyczył, pierwszy projekt w tym zakresie dotyczył tylko struktury drogowej. I do tego projektu dokoptowaliśmy
projekt kanalizacji, na co było potrzebne pozwolenie wodnoprawne, to jest odrębna procedura. Jeden projekt w tej chwili łącznie skumulowany zawiera wszystko. Czyli i dodatkowy drugi przez firmę. Nie dodatkowy, pani przewodnicząca, nie dodatkowy, bo jeszcze raz podkreślę, są projektanci z uprawnieniami do infrastruktury drogowej i ci projektanci nie mogą zaprojektować kanalizacji, bo nie mają uprawnień i musi to robić dwóch albo trzech albo czterech projektantów. I tak to wygląda. To dlaczego ten pierwszy był zrobiony w 2007, a ten drugi był zrobiony aneksem w 2010? 3 lata. Musiały leżeć. Pani przewodnicząca, nie ma tutaj czasu na to, żeby wyjaśniać to w szczegółach, ale przede wszystkim najpierw był potrzebny projekt infrastruktury drogowej. Jak państwo doskonale pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie, to przypominam, na podstawie tego projektu wykonaliśmy drogę przy szkole. I przy szkole kanalizacja nie była potrzebna, ponieważ był założony spływ powierzchniowy. Natomiast w centrum niestety, po weryfikacji melioranta, uznaliśmy, że spływ powierzchniowy nie rozwiąże tematu odwodnienia Bogdanowa. I w związku z tym został dokoptowany projekt kanalizacji. Ten projekt kanalizacji w żadnym wypadku nie poprze. Tak jest, kanalizacji deszczowej. W żadnym wypadku nie psuje, nie odrzuca projektu infrastruktury drogowej. To jest wszystko jedno z drugim pięknie zdrowe. Proszę jeszcze raz miały. Mojego tam okręgu. Szanowna Rado, dlaczego się komisja zajęła? Tego, że przy rozpatrywaniu czy kontrolowaniu inwestycji pieniądze zostały już jakieś wypłacone za dany zakres robót. Dlatego, panie wójcie, myśmy to zobaczyli po prostu, bo to wynikało z wyjaśnień pracowników, którzy nam udzielali tutaj informacji. I stąd się to działo, to było zapłacone 102 tysiące chyba na samym początku. Pierwsza ta inwestycja, rzeczywiście, ma rację, inwestycja się do tej pory zakończyła, bo tam są zaliczone jakieś poprawki. Druga rzecz, dlaczego się wziął zapytanie, dlaczego to zostało zmienione niezgodne z projektem? Dlatego, że był ten przyjęty projekt, jaki był, wszyscy pamiętamy na sesji, która była, no bo tu nie było jakby możliwości, była w zakładzie na oczyszczalni ścieków. Długo żeśmy dyskutowali z udziałem sołtysa z Bogdanowa i jakichś tam mieszkańców. Chodziło o koszty, no bo zmiany były w budżecie, że to będzie zbyt drogie, żeby po prostu coś zrobić, żeby obniżyć koszty. Więc no, debata odbywała się, żeby obniżyć ten murek, żeby koszty cegły klinkerowej były tańsze. I na tym żeśmy przystali. Długo żeśmy rozmawiali, w końcu został podjęty jakiś konsensus. Gdy doszło do realizacji, okazało się, że znowu ktoś coś zmienił, że nie ma tego, cośmy jak gdyby ustalili, tylko znowu zrobiła się palisada. Z ostatniej komisji budżetu, wniosek, wyszło jakiś tu dokument, że była jeszcze jedna jakaś spotkanie było, na którym zostało jeszcze raz to zmienione, więc takie moje zapytanie, no po co my debatujemy na czymś, później się to zmienia poza nami, poza naszą wiedzą i nie wiemy o tym. I dlatego to było zapytanie, panie wójcie, dlaczego to zostało w ten sposób zmienione. I to można wyjaśnić w dwóch zdaniach, nie trzeba dyskutować na temat godzinę czasu. No ale to wystarczy mnie poprosić na komisję. Pani przepraszam za bez pozwolenia. Nie ma takiej komisji rewizyjnej, na której by uczestniczył pan wójt. Mam już 3 lata. Nie wiem, czy jakieś próby dogadania się po prostu spełzły na niczym, czy jak. No przecież to już jest trzeci rok naszej kadencji, no. I ciągle jest na każdej sesji ten sam temat i na więcej czasu zabierają wyjaśnienia. Komisja rewizyjna, pan wójt, komisja rewizyjna. Pytam się, dokąd taki tok postępowania będzie w naszej radzie? Ciekawe bardzo pytanie. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję kolego Ciński, że to podniósł. Ale panie wójcie, niech pan odpowie, kiedy pan ma czas na komisję rewizyjną przybyć, a także na komisję budżetową ostatnio, jaka była w poniedziałek. Ja zadałem pytanie do pana skarbnika, a pan skarbnik mówi, przecież był pan wójt, trzeba było pytać. Ja chwileczkę, panie skarbniku, bardzo przepraszam. Pan wójt przyszedł,
powiedział dzień dobry, za chwilę wyszedł, ale wyszedł. Przecież miał prawo wyjść do ubikacji, czy gdziekolwiek, ale nie wrócił i nie powiedział, że nie wróci. Więc pytań była cała masa i panie wójcie, wreszcie panowie odpowiedzmy sobie to, co kolega zadał pytanie. Na komisję rewizyjną pana nie ma, albo telefon, nie ma czasu. Komisja budżetowa także samo. Kiedy my mamy z panem porozmawiać, panie wójcie? A ostatnio, jeśli chodzi o komisję naszą rewizyjną, panie wójcie, to nie boli. Bo jestem członkiem tejże komisji i to, co żeśmy ustalali, co pani przewodnicząca twierdzi, że na wszystkich sprawach nie musi się znać i to jest prawda, bo nie musi, ale pan kierownik był na zwolnieniu wtedy, nie miał nam kto do końca wyjaśnić. Panie wójcie, jak pana kierownika nie ma i pana kto wyjaśni? Do pana skarbnika nie mamy pretensji. Dziękuję pani przewodnicząca. Dosyć tego wszystkiego, naprawdę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, jeżeli chodzi o tą kontrolę, to jeżeli dobrze kojarzę, dobrze pamiętam, to tą kwestię wyjaśnił starosta wójta. Nie wiem, dlaczego państwo nie przyjęliście tego wyjaśnienia. Tak. Kanalizacja fundatora, pan wójt stwierdza, ten co wójta stwierdził, że nie jest w tym temacie kompetentny. Proszę państwa, proszę państwa, dlatego moja prośba jest taka, jeżeli macie wątpliwości, to trzeba po prostu te wątpliwości wyjaśnić do końca. Natomiast panie radny Bill, pan musi wiedzieć, że osoba wójta to nie jest osoba, która sobie tam siedzi u góry i czeka, aż przyjedzie, zbierze się komisja rewizyjna. Ja nie mam czasu wyjść do sanitariatu. Ja mam swoje obowiązki organu wykonawczego i pan doskonale wie, wielokrotnie pan to powtarza, że do wójta się dostać, to jak do ministra. I tak jest. I niestety, to nie znaczy, że pan przyjdzie na posiedzenie komisji rewizyjnej, to w tym samym dniu pan musi zakończyć kontrolę. Nie. Kontrolę można prowadzić 2 tygodnie. Jeżeli tym bardziej, że są wątpliwości. Czekać, jak pan wójt nie będzie wolny, tak? Tak. No niestety. Proszę państwa, jeżeli ja nie będę mógł, a jak stało się to ostatnim razem, dostałem informację od pani Teresy, że komisja rewizyjna chce podsumować, porozmawiać w kwestii kontroli. W którymś tam terminie. W związku z tym, że nie mogłem, bo ja mam narady na bieżąco spotkania, proszę państwa, w zakresie wykonania. W związku z tym przygotowałem zastępcę. I zastępca wyjaśniał tę kwestię. Ale widzę, że państwo nadal macie wątpliwość, bo z tego wniosku wynika, że państwo prosicie o wyjaśnienie. Ale nie wolno z takim protokołem występować na radę i prosić o wyjaśnienie na radę przed radą. Na moment będziemy ten protokół przyjmować. Trzeba do końca, tak jak wynika to i z idei służb kontrolnych, trzeba do końca wątek sprawdzić, czy jest to źle wykonane, czy nie. Jeżeli są wątpliwości, to trzeba je do końca wyjaśnić i jeżeli stwierdzicie, że są wątpliwości, są nieprawidłowości, wtedy stawiacie zalecenia. Natomiast tu jest takie wszystko rozmywane. No, państwo niby komisję, żeście posiedzenie komisji przeprowadzili, no i wysuwacie wniosek na posiedzenie rady, żeby wyjaśnić pewne kwestie. Panie wójcie, państwo powinni. Jak pan wyjaśni, to rozumiemy. Pracownicy wyjaśniają w inny sposób i tak są zrozumiani, dlatego tak proszę. Proszę państwa, musicie również wziąć pod uwagę to, że w tej gminie są setki spraw. To nie jest tak, że ja jestem w stanie akurat. Pamięć mam bardzo dobrą i udaje mi się od razu od ręki odpowiadać. Ale są sprawy, do których po prostu musimy sięgnąć. To są setki spraw. Ja nie mam komputera w głowie, żebym wiedział, jaki projekt, jakie miał zapisy w 2007 roku. To wszystko można odtworzyć, tylko trzeba po prostu te dokumenty odnaleźć. I takie dokumenty są również w archiwum. Trzeba wziąć pod uwagę specyfikę pracy tego urzędu. My tu nie siedzimy. My tu pracujemy, proszę państwa. Ja wyjeżdżam i nocą do domu przyjeżdżam. I tak ma być. Tylko proszę wziąć pod uwagę tą specyfikę, bo jak powiedziałem, spraw jest setki, a może nawet tysiące. Panie przewodniczący, odnosząc się do słów pana wójta. Za każdym razem, 2 tygodnie wcześniej, zgłaszam informację do pani Teresy, obsługującej biuro radnych, że komisja ma danego dnia posiedzenie. 2 tygodnie wcześniej. Nie zdarzyło się tego zrobić z dnia na dzień.
Więc myślę, że jest podany zakres naszej kontroli i pan wójt doskonale wie, bo ma przedłożone zaproszenie na swoje biurko. Czyli te parę minut, dosłownie pół godziny czy godzinę poświęcić komisji zawsze potrafi znaleźć. Bo jest taki harmonogram pracy, panie wójcie, gdzie można spokojnie sobie zapisać, że dnia tego i tego to komisja rewizyjna ma posiedzenie. To też są ważne sprawy, bo pan jest kontrolowany, nie my. To my pana kontrolujemy. My też jesteśmy powołani tak samo jak i pan. My też wykonujemy swoją pracę i chcemy ją wykonywać dobrze. Chcemy ją wykonywać przede wszystkim dobrze i żeby ta informacja szła dla naszych wyborców, dla naszych mieszkańców. To nie jest tak, że my sobie tu przychodzimy i robimy sobie rozrywkę, bo pan nas tak tutaj traktuje. Więc że my tu sobie przychodzimy, siedzimy i nie wiem, opowiadamy o głupich sprawach mało ważnych. To są ważne sprawy. Więc proszę traktować komisję rewizyjną poważnie. Nie tylko mnie jako przewodniczącą, bo ja tu czuję przez te trzeci rok kadencji, że pan wójt czuje do mnie, nie wiem. Zostawmy jakieś żale, może ma pan do mnie jakieś pretensje, proszę mi to powiedzieć na boku. A jeżeli my tu, ja występuję jako organ powołany przez Radę i jesteśmy tutaj, żeby pomagać Radzie, więc proszę szanować ten organ jako radny. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ale ja się muszę odnieść do tego, bo to się wkłada jakieś słowa. Panie Wójcie, pozwólmy jeszcze. Pani Przewodnicząca, ja się domagam tylko i wyłącznie postępowania zgodnego z regulaminem w statucie. Komisja rewizyjna ma wyraźnie napisane, to, że pani zwołuje posiedzenie, to ja nie wiem, jak długo pani będzie kontrolę prowadzić. Bo nie jest napisane w tym zaproszeniu, że pani zamierza zakończyć tą kontrolę w tym dniu. Pani może kontrolę prowadzić miesiąc, dwa miesiące, dwa dni, trzy dni. Nie wiem. W regulaminie jest wyraźnie napisane. Po przeprowadzeniu kontroli komisja rewizyjna ma obowiązek skonsultować, poinformować kierownika jednostki kontrolowanej o wynikach kontroli. I tylko to. Nic więcej. Dlaczego nie chcecie rozmawiać ze mną? Nie wiem. No pan nie chce, panie wójcie. Proszę bardzo, radny Olbrzych. Dziękuję. Ja się zgłaszam, nie dostałem głosu w tej chwili. Dziękuję pani przewodniczącej, że pozwoliłem coś powiedzieć. Szanowni radni, robiliśmy projekt. Ja się tylko jedną rzecz, taką na podsumowanie tego wszystkiego, co Turysiek powiedział. To dobrze, że ten projekt tam założył, że ten plac był planowy jeszcze jest. I jest na co zrobić projekt. W tej chwili to, co wiaduje, zmiany, kolejne nieistotne, istotne, kolejne zmiany. No słuchajcie, projektant, który robi projekt, powinien się zobaczyć, czy jest fundament, czy nie ma tego fundamentu. My na sesji dyskutujemy, że ten murek ma być niższy, żeby zniszczyć koszty. Później się okazuje, że tego murku nie ma, tego fundamentu, bo ten murek nie ma, czyli kolejna zmiana. Projektant wymyśla palisadę, okazuje się, że za dwa miesiące trzeba tą palisadę zmienić, bo to był jego kolejny pomysł. Albo błąd. Ja nie powiedziałem, bo jest kolejny pomysł ciekawy, a okazuje się to sprawdzić, żeby w organizmie, że to się przewraca. W tej chwili dowiaduje się, że chodniki są za wąskie, mają być kolejne szersze, bo nie wiem, ławki się nie mieszczą. Czyli z tego, co było, żeśmy powiedzmy tam odjechali na to miejsce, nie wiem, za dwa miesiące może być zupełnie co innego u kolegi tu radnego Ryszka. Zupełnie tego placu nie poznamy. Może się okazać, że wrócimy do tego, że ten murek z tym cokolwiekiem będzie. Bo ta palisada, nie wiem, kolejna próba będzie zmiana nieistotna w projekcie. No, dziękuję. Jeżeli chodzi może, pani przewodnicząca, tak wkrótce, bo jeżeli to nas zastanawiała sprawa nieistotna, zmiana nieistotna, no to troszeczkę tak jakby zaprojektował dom, a później z tego zmieni na szopę. Tu można zamieszkać i tu można zamieszkać. No to jest istotna sprawa, no bo mi się podchodzi od jakiejś koncepcji czegoś na fundamencie do palisadki, no to nie jest istotna zmiana. Przynajmniej to w moim odczuciu, panie wójcie. Ja rozumiem, ja nie mam tu do pana nic, ja mówię o projektancie. Panie radny, kwestia ustawienia palisad była uzgodniona z panem na miejscu. Panie wójcie, no czy pan taki, no pan po prostu kłamie tutaj, no, chyba po to wykorzystuje media, żeby po prostu... Proszę Państwa, ja dłużej już... Ze mną tego nikt nie ustalał. Ustalał Pan ze mną kwestię poprawienia tego, co właśnie było po kontroli.
To pan mnie poprosił, rzeczywiście byłem, do tego się tu przyznał. Więc to było poprawione, jest znacznie lepiej niż było. Ale mówię o zmianie nieistotnej, która pozostała zapisana, że to jest zmiana nieistotna. Dla mnie to tak, gdybym zaprojektował sobie dom murowany, a projektant mówił, że zmianę istotną i szopkę się postawimy. No tu można mieszkać, tu można mieszkać. Trzeba tak zbudują takie zmiany. To jest pani dyrektorka, muszę tu się odnieść. Proszę państwa, sam pan użył sformułowania zmiana nieistotna, istotna. Z czego to wynika? Nie, no dla mnie to z czego to wynika? Nie kłamie, z czego wynika? Wynika z prawa budowlanego. To proszę, proszę mi powiedzieć, odpowiedź na pytanie. A z czego wynika, że nie wolno nam wprowadzać zmian istotnych czy nieistotnych? Panie wójcie, to chodzi o... Proszę państwa, wy jesteście osobami publicznymi. Macie chodzić po płaszczyźnie prawnej, a nie po płaszczyźnie widzimisię. Przepisy prawa przede wszystkim kreują nam drogę, co możemy, a czego nie możemy. Jeszcze raz podkreślam, zmiana istotna czy nieistotna, czy roboty dodatkowe, to nie są terminy, które sobie ja wymyśliłem, to są terminy wynikające z prawa budowlanego i w każdej inwestycji można to robić. I to służy temu, żeby ulepszyć, udoskonalić i ewentualnie wyeliminować różnego rodzaju błędy, które się zdarzały, zdarzają i będą zdarzać. I proszę wyciągać swoje wnioski na podstawie przepisów prawa, bo państwo jesteście tutaj nie przedstawicielami prywatnego folwarku, tylko osobami publicznymi i macie przede wszystkim rozpatrywać wszystkie sprawy z punktu widzenia zgodności przepisów, nic więcej. Proszę bardzo, radny Stasia. Dziękuję pani przewodnicząca, panie wójcie, radni. Wszyscy krytykujemy komisję rewizyjną, komisja ta, ja uważam, bardzo dużo rzeczy robi, niewiele drobnego, niemniej jednak i potknięcia też się jakieś tam zdarzają. Ewentualnie, no tutaj panie wójcie, jeśli można by coś ewentualnie usprawnić w przypadku kontroli, z racji tego, iż przewodnicząca komisji rewizyjnej podaje z wyprzedzeniem dwutygodniowym zawsze kontrolę, no co by było ewentualnie albo obecny kierownik danego referatu, ewentualnie osoba wyznaczona w danym zakresie kontroli. A jeżeli no, jakiś tam wypada jakieś sytuacje nadzwyczajne, to ewentualnie, nie wiem, telefon zwrotny, kontakt przewodniczący, to jakiś interwiu, no, bo wtedy na pewno to pójdzie sprytniej, nikt nie będzie do nikogo miał pretensji i sesja będzie trwała zupełnie inaczej, porządek będzie szybciej szedł, a tak to przemawiamy się, kłócimy wzajemnie, gdzie to potrzebne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mariuszu, otóż cały urząd jest przygotowany na Państwa kontrolę. Państwa są wszystkie dokumenty, także ja nie wiem, czy nie problem. Panu Wójtowi chodzi tylko o moment podsumowania kontroli. I nie byłoby tego problemu związanego z punktem trzecim, który Pan Wójt złożył wniosek celem uchylenia tego punktu, jako że nie jest zgodny z przepisami uchwały Państwa, którą żeście podjęli, co do umocowania Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli. Ten punkt jest podjęty niezgodnie z treścią tej uchwały. Dlatego wniosek złożył i ta dyskusja poza tym jest przedmiotowa. Proszę bardzo, jeszcze pan skarbnik. Ja tylko można. Panie sekretarzu, jak najbardziej zgadzam się, tylko no, gdy w tym czasie był kierownik referatu budownictwa lub osoba ale nie musi być. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zamanę, że porównacie Państwu do przekazań. Zawsze wiemy o Waszej kontroli. Szanowni Państwo, uważam, że może ta dyskusja powinniśmy przegłosować wniosek pana wójta i sprawa byłaby rozwiązana. Proszę bardzo. A tak to dochodzimy się tak, jakby tylko był w temacie. Składam wniosek. Proszę o wykreślenie tego z protokołu, bo może, być może daliśmy inwestycje 2000, wykonane w 2012 roku, ale to nas zainteresowało. Zainteresowała nas ta wydana kwota z tego budżetu, bo ona w zeszłym roku była zaplanowana, była 165 tysięcy. Było wydane 165 tysięcy, zaplanowane, wydane było już 108 w zeszłym roku. Dlatego nas to zainteresowało, te zmiany i tak dalej. Ale stawiam wniosek o to, że skontrolujemy to w tym roku. Od początku do końca. Jak to jest zakończona zgodnie z umową. Ale dajcie mi wniosek. Państwa, będziecie podejmować
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy wniosek pana wójta o wykreślenie punktu trzeciego. Kto jest za?